Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj parę słów na temat gimbala. Jest to jeden z podstawowych elementów drona w tej chwili. On utrzymuje oczywiście naszą kamerę w poziomie i w pionie. Dba o to, żeby kamera była ustabilizowana w trzech osiach, w zależności od tego, czy poruszamy naszym dronem, czy nie. On, jak widzicie, ustala położenie kamery. Jeżeli ustalenia są takie, ustawienia, że mamy tryb follow, to on zawsze stabilizuje kamerę w jednym miejscu, czyli do horyzontu. I teraz parę słów na temat ustawień samego gimbala, kalibracji i też właśnie głównego menu. Jeżeli spojrzymy na nasz ekran główny aplikacji DJI Fly i wejdziemy w menu główne po prawej stronie trzy kropki, tutaj mamy drugie menu Control i tu poniżej jest całe menu dotyczące gimbala. Gimbal Advanced Settings, czyli to ten niebieski napis po prawej. Tutaj mamy do dyspozycji następujące sprawy. Pitch Speed, ja przestawię teraz na maksymalną 100. Jest to prędkość przemieszczania gimbala. Tak, góra, dół. Powinniśmy ustawić mniej więcej na wartość około 15-20. Ja tutaj mam 17 w tej chwili. Widać, że ruch jest płynny. Fantastyczny ruch, poruszamy się od osi poziomej aż po 90 stopni spojrzenie w dół. Za chwilę powiem, jak można zwiększyć ten kąt. Druga sprawa to jest pitch smoothness. To jest właściwie ustawienie, które odpowiada za naszą inercję, czyli za hamowanie. Jeżeli pitch smoothness jest o dużej wartości, w tej chwili będziemy mieli 27, to widać, że inercja jest bardzo duża, on się rozpędza i gimbal powoli hamuje również, prawda? Jeżeli będziemy mieli zerową wartość, to gimbal praktycznie staje w miejscu i te ujęcia są rwane. Więc tutaj, podobnie jak pitch speed, powinniśmy mieć wartość w okolicach 15. Jest to optymalna wartość. Ja teraz pokażę, jak wyglądają takie ujęcia. Tam mówiłem o przedziale 15-20. I widać, że w tym momencie mamy bardzo płynne, fantastyczne ruchy. Natomiast kolejna sprawa to jest Allow Upward Gimbal Rotation, czyli wychylenie gimbala do góry o mniej więcej 30 stopni. Dzięki temu ułożeniu możemy jeszcze gimbala wychylić właśnie w górę i spojrzeć ponad gimbala w niebo czy w górę. I teraz uwaga, możemy te ustawienia zresetować. Pamiętacie, to było około 15-15. Jeżeli wrócimy do wartości, która jest tutaj zadana fabrycznie, osiągniemy wartość 30-30, czyli dość szybkie ruchy gimbala. Moim zdaniem powinniśmy mieć mniejszą, na pewno pitch speed, prędkość około 20, natomiast smoothness, czyli naszą łagodność ruchów powinniśmy mieć większą, w okolice 15. Świetnie. Następna sprawa, którą tutaj będziemy mieli, wyjdziemy z menu Advanced, to jest Gimbal Follow Mode i Gimbal FPV Mode. Follow Mode to jest dokładnie wtedy, kiedy gimbal utrzymuje kamerę w poziomie. Natomiast FPV Mode to jest bardzo zbliżona sprawa do racerów, czyli do dronów racingowych, wyścigowych. Jeżeli teraz mamy FPV, to gimbal utrzymuje dokładnie taką samą pozycję jak nasz dron. Przynajmniej teoretycznie tak powinno być. Oczywiście my nie jesteśmy w tej chwili w powietrzu, więc te ruchy nie są adekwatne, ale teoretycznie tak powinno być. Następna sprawa to jest Gimbal Calibration i tutaj mamy możliwość skalibrowania gimbala. Kalibrujemy gimbala z tego menu Gimbal Calibration. Automatycznie Place Aircraft on Level Surface. On jest w tej chwili, spoczywa na równej powierzchni, zaczyna się kalibrować. Mamy w tej chwili 50% już czynności, 80%, praktycznie końcówka. Jest gotowe. Natomiast spróbujmy też to zrobić manualnie. Wracamy do naszego menu Gimbal Calibration manualnie. I teraz uwaga. Mamy tutaj Horizontal i Yaw. Yaw to jest obrót, jeden z kolegów o tym właśnie mówił na grupie. Yaw to jest obrót prawo-lewo. To jest dokładnie ten obrót. A Horizontal, no wiadomo o co chodzi, poziomo. Dobrze, spróbujmy zrobić sobie teraz ustawienie Yaw.
zwiększyć. Widać, że gimbal się delikatnie przemieszcza. To widać na naszej osi. Świetnie, ja go przemieściłem w tej chwili o wartość około 5, spróbujmy. Dobrze, i teraz horizontal. Schodzimy trochę w dół, czyli to jest manualna kalibracja, jeżeli chcemy dopasować manualnie dane ustawienia właśnie gimbala. OK, wyjdziemy z tego. Przejdziemy znowu do menu Gimbal Calibration i powtórzmy ustawienie, kalibrację manualną, automatyczną, przepraszam. 40, 50%, 80%. Mamy końcówkę w tej chwili. Zakończyła się sukcesem kalibracja. I recenter gimbal, następne ustawienie to jest położenie gimbala i spojrzenie bezpośrednio w dół lub przed siebie. Uwaga, naciskamy. Pierwszy raz recenter i drugi raz. Czyli raz, dwa. W Sparku na przykład można było zaprogramować tak klawisz funkcyjny, żeby ten gimbal właśnie w ten sposób pracował i przemieszczał się góra-dół. Natomiast tutaj niestety możemy to zrobić jedynie z menu głównego. I to są mniej więcej te ustawienia, jeżeli chodzi o gimbala. Możecie, podsumowując, ustawić prędkość przesuwania się kamery góra-dół. Możemy ustawić następnie łagodność, z jaką hamuje, czyli inercję de facto, czy hamuje z piskiem opon na sztywno, czy hamuje z dużą łagodnością właśnie z inercją. To było to drugie ustawienie. Natomiast kolejne ustawienie w Advanced Settings to mieliśmy Allow Upward Gimbal Rotation, czyli wychylenie gimbala do góry. Powtarzam, to było to. Po zresetowaniu mieliśmy wartości te, które są fabrycznie nastawione. No i kolejna sprawa, kalibrowaliśmy gimbala właśnie w sposób manualny i automatyczny, a także tryby Follow Mode i FPV Mode. FPV to jest skrót od First Person View, czyli jest to de facto lot, można powiedzieć, z widokiem, tak jakby osoba siedziała w kokpicie pilota. Recenter Gimbal, powtarzam, to jest to ustawienie góra-dół. I to właściwie wszystko. Jest to, myślę, że taka podstawowa sprawa i podstawowy dzisiaj epizod, ale ważne, żeby wiedzieć przede wszystkim, gdzie są te ustawienia. Są w ustawieniach menu Control i tutaj poniżej mamy Gimbal Advanced Settings, Gimbal Mode, czyli tryb, i Gimbal Calibration, czyli kalibracja gimbala. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych epizodów, ale także treści darmowych, które udostępniam pod tym filmem w opisie. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!